A jeśli chodzi o prawdę i fikcję, to przynajmniej w książce, która jest taka najbardziej autobiograficzna, to się już przemieszało do tego stopnia, że jakiś czas temu słyszałem mojego tatę, który opowiadał fikcyjną historię z mojej książki komuś jako prawdziwą historię swoich rodziców. Więc już nie wiadomo, co jest prawdą, co fikcją. Kiedy mój dziadek upadł na ulicę i z kluczykiem w ręku umarł obok swojej czerwonej Łady Samary, babcia widziała go przez okno. Potem przeszła do okna w kuchni, zobaczyła to samo i wróciła do pokoju. Usiadła na niskim taborecie, zmieniła okulary i wykręciła numer telefonu. Skarbeczku, tak powiedziała do mojego starszego brata, co u ciebie, ciepło masz w chałupie? Wiesz, chyba coś nie tak z twoim dziadkiem. Leży już 10 minut przed domem i się nie rusza. Może przyjechałbyś? Z góry patrzyła, jak obcy ludzie pochylają się nad jej byłym mężem. Śnieg padał na jego wojskowy mundur i ordery. Skórzana teczka wypadła mu spod pachy i otworzyła się. W środku musiał stłuc się słoik, bo miód wylewał się na chodnik. Byli 30 lat małżeństwem. Zbierało się coraz więcej ludzi. Zasłaniali go. Ktoś pokazał palcem na pierwsze piętro, na brudne okna w mieszkaniu dziadka. Babcia odruchowo zrobiła krok w głąb pokoju. Moja mama wyjmowała z teczki klucze, które po sobie zostawił. Leżały w pękach, w zatłuszczonych torbach foliowych po mleku. Niektóre były lepkie, zardzewiałe albo połamane. Setki kluczy. Dlaczego zamykał wszystkie pokoje, szafy, szuflady? Jak je teraz otworzyć? Wkładać po kolei każdy klucz w każde drzwi? Mieszkania, mebli, garażu, piwnicy i niedokończonego domu?
Latami rysował i pokazywał na kartce, co gdzie będzie. Budował dom dla rodziny, której dawno nie miał. Co z pszczołami, które tam zostały? Muchy, mówił o nich przez telefon, był pewien, że jest na podsłuchu. Muchy uciekły mi na drzewo. Czego znowu się bał? Nie wiedziała też, czemu pszczoły uciekły z ula na drzewo. Pamiętała, jak zadzwonił w 1968 roku powiedzieć, że jej siostra złożyła papiery na wyjazd z Polski. Ona chce wyjechać do Ii, krzyczał. Dokąd? Do Ii, jak Irena! Staram się, żeby empatia i zrozumienie dla moich bohaterów nie przysłoniło mi takiej ostrości widzenia. To było dla mnie zwłaszcza bardzo ważne przy powieści książka, która była inspirowana życiem moich dziadków i moich rodziców. Pomysł na książkę mógłby przyszedł do mnie jeszcze wcześniej, chyba jeszcze przed pomysłem na Rezy Fiber tak naprawdę, bo ja na studiach we Francji, żeby musiałem się jakoś utrzymać i szukałem różnych drobnych prac, między innymi pracowałem u niewidomej psychoanalityczki, byłem takim jej asystentem, jej oczami. I pamiętam, że pojawiło się takie właśnie ogłoszenie na uniwersytecie, że niewidoma pani psychoanalityk szuka asystenta i koledzy mówią, może to dla ciebie pójdź. Ja myślę, nie no, przyjdzie taki wysoki, z obcym nadwiślańskim akcentem, to przestraszy się mnie, no nie będzie chciał mnie przyjąć do pracy. Ale przyjęła mnie i myślę, że w ogóle ta praca dała mi więcej niż jakiekolwiek studia. I ja właśnie byłem jej oczami. Czytałem jej na głos listy, gazety, książki. Pomagałem jej sortować korespondencję. Chodziliśmy też razem na zakupy. Pamiętam, jak pierwszy raz do niej przyszedłem, to przez pierwszą godzinę pracowaliśmy. Ona powiedziała, no tu właśnie, tutaj będziesz sortował korespondencję, tu jest kanapa, na której będziesz mi czytał, tu jest stół, przy którym będziesz pisał, ja ci będę dyktowała. To trwało zawsze 2 godziny, po godzinie była przerwa. I ona tak usiadała koło mnie i mówi, no chciałem cię zapytać, takie jedno pytanie. Mówi, jaka jest historia twojej rodziny? No to ja mówię, dziadkowie, polscy Żydzi, przedwojenni komuniści, potem rodzice po wojnie, w opozycji demokratycznej, stan wojenny, przełom 89 roku, kapitalizm. Wysłuchała, nie skomentowała tego. Skończyliśmy pracę, tydzień później wróciłem. Pracuję pierwszą godzinę. Ona podchodzi do mnie i mówi, wiesz, mam takie pytanie. Chciałem się dowiedzieć, powiedz mi, jaka jest historia twojej rodziny? Ja tak trochę się zdziwiłem, bo... Ale powiedziałem jeszcze raz, dziadkowie, polscy Żydzi komuniści, rodzice w opozycji demokratycznej, 68 rok, stan wojenny, Solidarność, przełom. Wysłuchała bez słowa, potem pracowaliśmy dalej. I ta sytuacja powtórzyła się jeszcze 4 razy. Ja zacząłem myśleć, że ta pani ma jakieś kłopoty z pamięcią, że dalej nie chciałem stracić mojej pracy, więc grzecznie opowiadałem. Pamiętam, jak następnym razem jechałem metrem do pracy i właśnie w metrze sobie już naprawdę bardzo dobrze ułożyłem tą historię rodzinną moją, żeby ją powiedzieć. I tego dnia ta pani mnie już o to nie zapytała. A ja od wtedy zacząłem dużo o tym myśleć. Myślę, że o to jest bardzo mądra kobieta. Myślę, że o to jej chodziło, żeby gdzieś to uruchomić we mnie. Gdzieś 10 lat później zacząłem właśnie pisać książkę, która rzeczywiście jest historią rodzinną opowiedzianą poprzez przedmioty. Ponieważ w takich polsko-żydowskich rodzinach, jak ta, którą opisuję w książce, nie ma ciągłości przedmiotów, nie ma szabel na ścianach, które przychodziły z pokolenia na pokolenie, zastaw stołowych czy obrazów. Ponieważ z tego prostego powodu, że II wojnę światową przeżyły tylko najprostsze przedmioty. Fifka, zeszyt, klucze. I z nich spróbowałem ułożyć właśnie taką historię rodzinną i wpleść tą małą historię rodzinną w dużo większą historię, no, Polski.
Karetka zaparkowała i wyłączyła sygnał. Ludzie zrobili przejście. Lekarz przy wysiadaniu z samochodu poślizgnął się, ale nie upadł. Babcia widziała, jak pochyla się nad ciałem. Przez chwilę zupełnie je zasłonił. Ostatnio rozmawiała z nim po rozwodzie i po remoncie. Prawie 20 lat temu. Wtedy dał jej klucz. Dziękuję, powiedziała. Tak nierówno, niesprawiedliwie podzielił mieszkanie. Nie powinna była dziękować. Jeszcze tego samego dnia wymieniła zamki w drzwiach i zamknęła się wreszcie u siebie, a on u siebie. Babcia lekko wychyliła się przez okno, żeby cokolwiek zobaczyć. Później słyszała i słuchała go tylko przez ścianę, jak mówił przez telefon, jak włączał telewizory, jak przychodziły do niego kobiety. Na ulicy i na klatce schodowej mijali się bez słowa i spojrzenia. Ostatni raz dziś rano, kiedy wracała ze spaceru z ich młodszym wnukiem. Lekarz sprawdził mu puls na szyi. Potem palcami uniósł do góry powieki. Klucze z szóstego pęku pasowały. Mama mogła wejść do mieszkania swojego taty. Wystarczyło już tylko pchnąć drzwi. Wyobraziła sobie, że on jest w środku. Huśta się na krześle, pije herbatę, nie wyjmując łyżeczki ze szklanki w metalowym koszyczku. Wyciera ciepłe czoło w zielony rękaw munduru. Widzi ją i wyciąga w jej stronę szarą, papierową torbę. Cukierki na wagę. Albo może nie zauważył jej przyjścia? Patrzy w dwa ustawione na sobie telewizory, które często równocześnie oglądał. Na dolnym dochodzi 5 po południu, na górnym prawie 7. Na dole czarno-biali ludzie mówią coś po polsku, na górze są inni, w kolorze i mówią po rosyjsku. Trudno ich zrozumieć, bo słychać też trzeci telewizor z kuchni. Na ścianach wiszą jego ofiary. Upchane wszędzie, pod sufitem poroża. Trofea z polowań samochodem po lesie. Strzelał z karabinu przez opuszczoną szybę do saren i jeleni. Jeśli trafiał, kierowca zatrzymywał pobiedę, a on wychodził i dobijał z pistoletu. 2 lata temu kierowca w lusterku wstecznym zobaczył, że jej ojciec leży nieprzytomny na tylnym siedzeniu. Jechali na dworzec po jego narzeczoną, lekarkę z Moskwy, której nigdy mama nie poznała. Reanimowali go na podjeździe przed szpitalem wojskowym. Po dniu i nocy w śpiączce obudził się, ale już inny. Raz zaczął wyzywać ją i jej siostrę od kurew. Od wtedy tu nie byłam, pomyślała i nie nacisnęła jeszcze klamki. Prozę Mikołaja Łozińskiego z pewnością wyróżnia skromność. Widać to od pierwszej jego książki. I w każdej kolejnej te zdania, które Mikołaj Łoziński pisze, są dokładnie wyważone. Nie brakuje tam ani jednego słowa, ale też nie ma ani jednego słowa zbyt wiele. Wydaje mi się, że ogromne znaczenie dla twórczości Mikołaja Łozińskiego miało jego wychowanie, dom, z którego pochodzi. Bo przecież dorastał wśród wybitnych dokumentalistów, Marcela i Pawła. I wydaje mi się, że to, co pokazują na ekranie i ojciec, i brat, Mikołaj Łoziński daje nam w swoich książkach. Zwraca ogromną uwagę na detale, na fragmenty życia, wiele scen, które pokazuje w swoich książkach, czy to w książce, czy w Reise Fieber, czy w ostatnim Stramerze, to właściwie są zdjęcia przeniesione niejako na papier. Widzimy nie tylko twarze bohaterów, ale też cały świat, który ich otacza. Jest to bardzo dokładny opis świata, w którym dzieje się akcja książki. Mam też wrażenie, że Mikołaj Łoziński nie stara się niczego dopowiadać. Jest bardzo rzetelny w tym, o czym pisze. Widać ogromną pracę w archiwach, coś co nazywamy researchem, poszukiwanie wszelkich szczegółów tak, by to, co chce nam opowiedzieć, było jak najbardziej uczciwe. Uczciwa i bardzo szczera jest proza Mikołaja Łozińskiego i to z pewnością jego literaturę wyróżnia. I dobrze. No, długo myślałem, że będę fotografem po prostu. I pracowałem dla różnych gazet, robiłem fotoreportaże.
Nawet właśnie spotkałem Cartier-Bressona i myślałem, że to już jest w ogóle taki znak, że na pewno będę fotografem. To miałem wtedy 18 lat, wyjechałem do Paryża właściwie tylko na dwa dni, na miesiąc fotografii, taką dużą wystawę. Pamiętam, że przy stoisku z albumami, gdzie było dużo ludzi, w ogóle tam było dużo ludzi, którzy wchodzili na wystawę, plus przy tych stoiskach był tłum, no, ale słyszałem jakąś taką rozmowę, że sprzedawca pyta jakiegoś klienta, a Martin nie ma tutaj? Ja się tak odwróciłem, zacząłem, że koło mnie stoi właśnie Cartier-Bresson, mój ukochany wtedy fotograf, już legenda, no, wtedy miał 90 lat, a Martin to była właśnie jego żona, Martin Frank. I ja pamiętam, że tak ugięły się pod mną nogi. On super wyglądał, taki wtedy w najnowszych Nike'ach Air, w eleganckiej marynarce, zapaszką. No i widziałem, że on tam z kimś rozmawia i zaczyna odchodzić. I wtedy Julia mówi, no idź do niego, idź, to jest jedna szansa, wiesz, to poproś go o autograf. No i tak się trochę wstydziłem, no ale jakoś tak podszedłem do niego. Ta sala trochę zamarła, wszyscy nas patrzyli. Ja poprosiłem, żeby mi się podpisał, ale miałem tylko jakąś taką zmiętą kartkę. On nie miał długopisu. No, pytałem, skąd jesteś? Ja mówię, no, z łamany francuski, mówię, no, z Polski. On mówi, a wiesz, że ja mówię trochę po polsku? Ja, no, nie wiedziałem. On mówi, chuj pierdolę, kurwa mać. I uderzył laską o ziemię. I jak powiedział, po prostu w czasie wojny siedział w obozie z Polakiem, który spał obok niego i który w kółko to powtarzał. Także Bresson się też tego nauczył w polsku. No i tak szukaliśmy jak no, nie wiedzieliśmy jak zrobić, żeby mógł mi się podpisać. I to zobaczył, że mam aparat na szyi i powiedział, o, to wiesz, tam jest fajne tło, tak? Mówi, no też właśnie, o, tak jak tutaj, też są cegły. Mówi, to może zrobisz mi zdjęcie na tle cegieł. No i ustawił się tam. Ja zrobiłem mu dwa zdjęcia. Potem jeszcze podszedł do mnie, podał mi rękę. I odszedł, a ja byłem taki cały czas, przeżywałem to w czasie oglądania tych wystaw, w ogóle nie patrzyłem te zdjęcia, tylko przeżywałem to, że miałem niesamowite szczęście, że mogłem spotkać mojego ukochanego fotografa i w dodatku pozwolił mi się sfotografować, a wiedziałem, że on nikomu na to nie pozwala, że tylko żona miała prawo go fotografować. I w pewnym momencie tam w jednej z tych sal złapał mnie szef tych standów taki z albumami, który właśnie wcześniej z nim rozmawiał. Powiedział mi, żebym sobie zapamiętał ten dzień do końca życia, bo zwykle jak ktoś wyjmuje aparat fotograficzny, to Bresson wyjmuje nóż. Więc to spotkanie traktowałem jak taki znak i już, wtedy już byłem pewny, że zostanę fotografem. Ale jakoś ułożyło się inaczej. Wydaje mi się, że to, co jest wspólne, jeśli chodzi o pisanie i o robienie zdjęć, to że bo te zajęcia dają taki komfort zatrzymania się w tym świecie, który tak pędzi. Można zatrzymać się na chwilę, przyjrzeć innym ludziom, spróbować się do nich zbliżyć, a może nawet jakoś ich zrozumieć. Oczywiście zdjęcie wymaga tego naciśnięcia migawki w tym ułamku sekundy, czy nawet jeszcze w krótszym czasie. Natomiast pisanie to jest tak. To jest takie siedzenie godzinami przy biurku, przynajmniej w moim wydaniu to tak wygląda. To nie jest tak, że za oknem burza, walą okiennice, a ja z rozwianym włosem zapełniam kolejne kartki. To jest raczej tak, że wygląda wybitnie niespektakularnie. Siedzę przed komputerem, zazwyczaj nic nie piszę, czasem coś udaje mi się napisać, potem to skreślam, zmieniam, poprawiam. Tak myślę, że to z zewnątrz wygląda bardzo, bardzo nudno. Pamiętam, kiedy przeczytałam powieść Mikołaja Łozińskiego Raj ze fiber, jeszcze w maszynopisie, byłam nią absolutnie oczarowana. Byłam zachwycona, ponieważ miałam wrażenie, że czytam coś, czego jeszcze nie było. Nikt po polsku tak dotąd nie pisał. I rzeczywiście Mikołaj ma swój własny styl, który wyraża się może nie tyle w języku, który jest zawsze bardzo lapidarny, lakoniczny, oszczędny, ile w sposobie budowania postaci, w sposobie budowania scen. Przypomina artystę, który kilkoma pociągnięciami pędzla tworzy trójwymiarowy obraz.
jego książki są niezwykle filmowe. Być może właśnie przez to, że zostawia bardzo wiele miejsca dla czytelnika, dla naszej wyobraźni. Właściwie nawet dziwię się, że żadna z nich nie została jeszcze zekranizowana. To są książki, w których widać ciągły rozwój. To jest autor, który wciąż stawia przed sobą nowe pisarskie zadania, stara się przekraczać samego siebie. I wydaje mi się, że udaje mu się to, że to jest autor, który jeszcze ma bardzo wiele przed nami do odkrycia. W pisaniu tak staram się, żeby nie było tam rzeczywiście nic niepotrzebnego. Ja często wchodzę z takiego założenia, że mówiąc mniej, można powiedzieć więcej. Być może to się wzięło z tego, że miałem takiego profesora na studiach. Ja studiowałem we Francji. Miałem takiego profesora, coś Saul Karcz, na socjologii. I on, wydaje mi się, dużo się od niego nauczyłem, jeśli chodzi o pisanie, bo on dawał nam dosyć trudne, takie logiczne teksty do czytania i kazał nam je streszczać pisemnie, ale to nie mogło zająć więcej niż jedna strona A4. Czyli musiało tam być wszystko, a jednocześnie nie mogło tam być nic zbędnego, żeby to wszystko tam zmieścić. Wydaje mi się, że tak samo to próbuję pisać moje książki. Nathan wiele razy obiecywał, że ją zabierze nad morze, ale to było jeszcze przed ślubem i dziećmi. Dotąd najdalej była w Krakowie. Oczywiście w młodości proponowano jej wyjazd do Ameryki, której dziewczynie nie proponowano. Na ulicy zaczepił ją przyjemny, szpakowaty mężczyzna z sygnetem na małym palcu. Żyd oczywiście. Przedstawił się jako przedsiębiorca, właściciel dobrze prosperującej fabryki w Nebrasce, a przede wszystkim niepocieszony wdowiec, który wrócił do Europy w poszukiwaniu miłości. Te poszukiwania zaprowadziły go nawet do jej rodziców. Ojciec Rywki zagroził, że pójdzie na policję. Nieprzypadkowo na Galicję mówiło się wtedy skandalicja. Wszyscy wiedzieli, o co tak naprawdę chodzi i kogo tak naprawdę szukano. Mimo to dwie jej koleżanki z Niska, Nessa Sznur i Lila Flaum, się zdecydowały. Może to rodzice je namówili i wypchnęli z domu. Słyszała, że skończyły w Argentynie czy Brazylii. Więcej ich nie zobaczyła. W Nisku opowiadano, że na ładne dziewczyny sutenerzy mówią srebrne łyżeczki, bele jedwabiu i dywany ze smyrny. Na mniej urodziwe beczki mąki, a na brzydkie worki kartofli. Pamiętała jeszcze te określenia, może dlatego, że dziewczyny przezywały się nimi. Zastanawiała się też, do której kategorii ją zaliczyli. Zdawała sobie sprawę, że była zbyt niska na srebrną łyżeczkę, ale za to miała ciemną oprawę jasnych oczu, gęste czarne włosy i zgrabną talię. Nie była więc raczej beczką mąki, ani tym bardziej workiem kartofli. Teraz na Goldhammera te czasy wydawały jej się nierzeczywiste. Wyszła za mąż, przeniosła się do Tarnowa, urodziła dzieci. Dużo zmieniło się w jej życiu. Ale czy też na świecie? Dalej słyszało się o sutenerach handlujących delikatnym mięsem. W sumie nie minęło tyle lat. Wciąż przecież jeszcze zdarzało jej się przez pomyłkę zacząć list od daty 1800. Jakoś nie mogła się przestawić na ten XX wiek. Może dlatego, że rzadko czytała gazety. Kto przy szóstce dzieci miałby na to czas? Jak rozumiem bliskość w pisaniu, nie wiem, wydaje mi się, że po prostu staram się jak najbardziej wczuć się w moich bohaterów, wejść w ich życie i starać się spróbować myśleć tak jak oni, czuć tak jak oni, i działać tak jak oni. I chyba wtedy właśnie jest ta bliskość. A na przykład taki fotograf Elliot Erwitt mówił, że jeśli chodzi o, jest tylko jedna zasada, jak zrobić dobre zdjęcie. Dobre zdjęcie musi być dobre. No, wydaje mi się, że podobnie jest z pisaniem, że jest wiele teorii, ale chodzi o to, żeby to było dobre, coś napiszę. Żeby było prawdziwe, żeby było wiarygodne, żeby miał w sobie dużo życia. Ja przynajmniej tak staram, ale zauważyłem, że czasem siedzę na przykład 8 godzin w pracowni przed komputerem i próbuję coś napisać i nic mi nie wychodzi. Już chodzę tak między biurkiem a lodówką, między biurkiem a toaletą, między biurkiem a oknem.
między biurkiem a fotelem i nic mi nie wychodzi, nic, ale patrzę na zegarek, kurczę, za pół godziny muszę jechać po dzieci do szkoły. I nagle w ciągu tego pół godziny udaje mi się coś napisać w ostatnim momencie. No i tak zastanawiam się, czy te 8 godzin wcześniej było potrzebne, czy nie, bo może mogłem wpaść do pracowni tylko na pół godziny i to by wystarczyło. I rzeczywiście piszę wolno, stale właśnie coś piszę bardzo wolno, potem poprawiam, zmieniam, jeszcze na końcu wyrzucam dużo, to rzeczywiście wolałbym szybciej, no ale nie potrafię. Ostatnią książkę z Tramera pisałem 8 lat, 2 lata spędziłem w różnych archiwach. W Warszawie, w Lwowie, w Tarnowie, w Krakowie, w Paryżu. 2 lata dokumentacji. No a potem właśnie prawie 6 lat pisania. Ale myślę, że gdybym na początku wiedział, że to zajmie mi aż 8 lat, to nie wiem, czy bym się na to zdecydował. Właściwie rodziła 7 razy. Pierwszy syn, Kuba, urodził się za wcześnie, bez rzęs i paznokci. Wyrzucała sobie, że niepotrzebnie w ciąży pomagała Natanowi malować i urządzać ich pierwsze, mniejsze jeszcze od tego na Goldhammera mieszkanie. A raz nawet poślizgnęła się i upadła przed wejściem. Trzeba było zostać w łóżku. Zresztą to nie miało już znaczenia. Była zima. Opatulali go najcieplejszą pierzyną, ale to nie pomogło. Żył niecałe 3 tygodnie. Tak nienaturalne było urządzanie pogrzebu własnemu dziecku, chodzenie po śniegu za trumną własnego syna. Zmuszała się do łez. Nie mogła, dlatego zasłoniła twarz dłońmi, żeby inni nie widzieli, że nie płacze. Mała trumna nie była droga, ale i tak wydali na nią wszystko, co mieli. Pochowali Kubę pod murem cmentarza. W nocy po pogrzebie obudził ją tłumiony płacz. Przytuliła się do Natana i dopiero wtedy sama się rozpłakała. Nie wiedziała, czy Natan też tak tęsknił do ich maleństwa. Nie wiedziała, czy też bał się, że Rywka nie zajdzie więcej w ciąży. Jak jego bratowa Pepi, która jeszcze przed wyjazdem do Ameryki też urodziła za wcześnie i razem z dzieckiem trafiła do szpitala, ale wyszła już z niego sama. Z tego, co opowiadał Natan, ta strata przesądziła o ich wyjeździe. Z drugiej strony wiadomo, że w Ameryce są najlepsi lekarze od tych spraw. Ale Ben i Pepi w listach pisanych równym pismem na firmowym papierze nigdy nie wspomnieli o ciąży czy dziecku. To w tych, które płynęły w przeciwnym kierunku i możliwe, że mijały się gdzieś na morzu, myślała Rywka, Natan swoim nerwowym charakterem pisma za każdym razem zawiadamiał brata o przyjściu na świat kolejnego Stramera i opisywał pozostałych. Może właśnie dlatego nie udawało im się przyjechać do Tarnowa? Mimo, że byli przecież najbliższą rodziną. Za to ani razu nie zapomnieli włożyć do koperty pieniędzy. Rywce łatwiej to było zrozumieć niż Natanowi. Bo co gdyby było odwrotnie? Gdybyśmy to my pozostali bezdzietni, a zza oceanu płynęłyby zamiast dolarów wieści o kolejnych amerykańskich bratankach i bratanicach. Jak byśmy się czuli? Myślała więc o Benie i Pepi z sympatią, a zawsze kiedy o nich myślała, przypominał jej się Kuba. Pierwsze dziecko dla Boga, powiedział kiedyś Natan. Nie gadaj jak rabin, odpowiedziała. Do kogo byłby podobny? Czy jak najstarszy Rudek nigdy nie radziłby się ich w żadnej sprawie i całe dnie latał po mieście? Co on właściwie robił i skąd brał pieniądze, które ukradkiem dawał jej na dom? Mogła się tylko domyślać. Wydaje mi się, że na pewno w moim pisaniu jest więcej, jest, nie ma krzyków, chyba nie ma wrzasków, nie ma jakichś spektakularnych wydarzeń, tylko jest raczej takie życie codzienne i więcej szeptu niż krzyku. O. Nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Powiedziałeś po swojemu. Trudno rozmawiać o ciszy, prawda?